Warsztaty terapii zajęciowej w Krośnie Odrzańskim utworzono 15 grudnia 2000 roku, a swoją działalność rozpoczęły 2 stycznia 2001. To już ponad 20 lat funkcjonowania. Radni Rady Miejskiej z Komisji Edukacji, Kultury i Sportu i Spraw Społecznych zawitali do warsztatów terapii zajęciowej w Krośnie Odrzańskim. Celem wizyty było zapoznanie się z funkcjonowaniem krośnieńskich warsztatów, a także podsumowanie działań, jakie do tej pory wykonano. Ja zostałam zatrudniona w Urzędzie Miasta w listopadzie 2000 roku i miałam przyjemność tworzyć te warsztaty, więc to jest takie moje dziecko i zostałam z nim do dziś. WTZ-y mają za zadanie stwarzać osobom niepełnosprawnym możliwość rehabilitacji społecznej i zawodowej w zakresie pozyskiwania lub przywracania umiejętności niezbędnych do podjęcia zatrudnienia. Obecnie liczba uczestników warsztatów wynosi 41 osób. Warsztaty należą do takich podstawowych form aktywności, która ma wspomagać proces rehabilitacji zawodowej i społecznej osób z niepełnosprawnością. Są wyodrębnioną placówką i organizacyjnie, i finansowo. W naszym przypadku jest to placówka prowadzona przez gminę, ale bardzo często warsztaty prowadzone są przez stowarzyszenia, czasami także przez parafię. Od grudnia 2006 roku siedzibą warsztatów jest obecny budynek przy ulicy Piastów 10H, w którym mieści się także ośrodek pomocy społecznej. Gmina Krosno Odrzańskie i cały powiat krośnieński są dostosowane do osób z tego typu potrzebami. Warsztaty terapii zajęciowej to nie jedyna placówka, gdzie można uzyskać pomoc. Wszystkie osoby z niepełnosprawnością, które chcą trafić do placówki, chcą skorzystać z terapii, mogą. Są warsztaty terapii w powiecie naszym dwa, bo są w Krośnie i w Gubinie i jest też powiatowy ośrodek wsparcia i integracji również w powiecie. WTZ-y to 8 pracowni terapeutycznych, w tym m.in. pracownia rozwoju osobistego i zawodowego, artystyczna, ceramiczno-techniczna, krawiecko-hawciarska czy kulinarna. Pozwalają one na rozwój uczestników. Krośnieńskie warsztaty są także przykładem dla innych tego typu placówek, chociażby poprzez umiejętne pozyskiwanie środków zewnętrznych. I tak na realizację programu zajęcia klubowe w WTZ w ubiegłym roku pozyskałam 55 800 zł. Jest to bardzo fajny program, uważam jeden z najlepszych pefronowskich programów. Program jest dla osób, które są absolwentami WTZ-u, poszły do pracy i mogą sobie do nas przychodzić, żeby podtrzymać znajomości, podtrzymać swoją motywację do pracy. WTZ-y są pionierem. Jako pierwsi w województwie dołączyli do wspomnianego programu. Warsztaty terapii zajęciowej w Krośnie Odrzańskim z sukcesami wypuszczają swoich uczestników w świat na rynek pracy.